Siemano ekipo, witam was serdecznie. Właśnie wróciłem z treningu. Od wczoraj jestem na takim intensywnym, nie powiem, że spalaniu. Ja chcę po prostu nabrać masy mięśniowej, między innymi w nogach. Więc dlatego od jakiegoś czasu, dobra, no 2 dni to nie jest jakiś czas, ale po prostu zacząłem bieganie i dzisiaj był taki cholernie ciężki ten. Ja po prostu sobie wybrałem świetną datę na wzięcie się za siebie. Kurde, dzisiaj było 32 stopnie, teraz tutaj mam 27, więc każdy napój zimny, schłodzony, tak wiecie, ja przyjmuję z tak otwartymi ramionami. No i mamy tutaj oczywiście Raise White Peach. Ale jeszcze tutaj, mówiąc o tym, no dzisiaj byłem na treningu, musiałem też kupić mojemu psu obroże przeciwpchelną, więc kurde, miałem predyspozycję. Zrobiłem kurde tak 2 km, jak dla mnie to naprawdę szacunek wielki, bo zapuściłem się jak cholera. A ostatnio, jak mówiłem, ja sobie myślę, stary, sytar, weź się za siebie, do roboty. Poleciałem, jeszcze teraz wróciłem z basenu. My mamy naprawdę spory ten basen. No i pomyślałem sobie, ej, mam predyspozycję, więc nagram sobie właśnie to. A jeżeli chodzi o rejzy, to jest idealny temat, jeżeli chodzi o takie potreningowe, czy nawet przedtreningowe, czy nawet w trakcie treningu sprawy. Rejs jest idealnym właśnie energetykiem, żeby się pobudzić i nawodnić, bo to jest innowacyjne połączenie energetyka z właściwościami izotonika, czyli wiecie, elektrolity, nawodnienie, BCAA, aminokwasy, 300 mg kofeiny i smak numer 1 według rankingu ogółu. 26%, ponad 26% pytanych odpowiedziało, że biała brzoskwinia to jest według ich smak numer 1. Więc dlaczego by Rejs nie mógł zrobić z tego energetyka? Why not? W ogóle to jest nowy design z właśnie tymi wszystkimi informacjami i tak dalej. Pucha jest naprawdę bardzo ładna. Jeżeli o to chodzi, mamy właśnie brzoskwinię, czy to jest białe? No, mamy też juice box, to nie może być ten. Mamy taki strasznie design podobny do Ghostów. Life is peachy peach, number one voted flavor, czyli co? Ej, czyżby to były jakieś brzoskwinia z domieszką lodów, czyli takiej kremowości? Wszystkiego się dowiem, jeżeli chodzi o test smaku, ale na razie chcę jeszcze zobaczyć parę spraw, jeżeli chodzi o to. Oczywiście limitowana edycja, ale my to mamy, kurde, ze stronki importowej. Ale kurde, mi się marzy, żeby pojechać do Ameryki. Może kiedyś to się zrobi? Może zróbmy tak, że jak wbije się 10 koła subów, to ja po prostu tak z bomby jadę do Ameryki. A na 1000 subów coś tam się zrobi. Jeszcze na 100 subów nie zrobiłem. Sytar jest naprawdę geniuszem, jeżeli chodzi o nagrody za wbijanie subów. To już nie ma kurde powiedzieć. Zrobi się też coś na 100 subów. To kurde jest takie must. Must be 400 subs. Do something. Ale ja jeszcze nad tym muszę się zastanowić, bo mam plan, ale on jest strasznie taki. Taki se! Biała brzoskwinia. Czym się różni od tej normalnej pomarańczowej? Na pewno jest słodsza. Z tego co słyszałem, biała brzoskwinia jest o wiele bardziej słodsza, ale mniej intensywna w smaku, aniżeli taka normalna pomarańczowa brzoskwinia, z jaką moglibyśmy się spotkać. Nigdy nie próbowałem białej brzoskwini, jeżeli mam być szczery. Tą normalną to ja kurde. Znam ten smak między innymi z sernika z brzoskwiniami. O kurde, moja mama była mistrzynią. No i co? Skład chyba jest jeden i ten sam. Ta, tutaj nic nie zmieniają innego.
Tutaj muszę jeszcze to wypierdzielić, ten kod kreskowy. Wtedy by było wszystko spoko. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, oczywiście najpierw mógłbym postawić skład na jakieś tam 5 sekund. Powinno wystarczyć. No i co? Wartości odżywcze mamy tradycyjne 473 ml. Lecimy z tematem. Żadnych witamin, to od razu trzeba podkreślić. Rejs nie idzie w witaminy. On ma tam aminokwasy, BCAA, elektrolity. Żadnych barwników, żadnego cukru. Nadal nie mogę uwierzyć, że kurde, dlaczego nie poszli w jakiekolwiek witaminy? Mogliby dać na przykład B6, B12. Zawsze to by było jakiś konkret. Ale no co. Ej, w sumie bardzo mi się podoba właśnie takie spływająca grafika. To jest coś takie naprawdę, co mnie chwyta, jeżeli chodzi o designy. Dobra, chodźmy w te wartości odżywcze. Żadnych kalorii, żadnego tłuszczu, żadnych cukrów, węglowodanów, w ogóle żadnych cukrów dodanych, żadnego białka, 15 mg sodium i 55 mg potasium. I reszty już nic. Więc wychodzi na to, że kurde, otwórzmy to i sprawdźmy, bo kurde, ja tu nie mam nic innego do powiedzenia. Kurde, ja też się złapałem, że otwieram inaczej jak inni, w sensie ci bardziej profesjonalni testerzy tych energoli. Inaczej otwieram po prostu puszkę. Ale każdy ma swój styl. Teraz próbowałem tak jak inni i strasznie mi się takie podoba. Wolę jednak tak, jak ja to lubię. Czyli najpierw podważam i dwa palce i mamy to. Na pewno nie pachnie tak jak standardowe brzoskwiniowe energetyki. Pachnie bardziej słodko. Mega podobnie pachnie do szampana? Ej, jakbyście brzoskwiniowy napój pomieszali z szampanem alkoholowym. Trochę mi tutaj też taką oranżatką zalatuje. Możliwe, że to pierwotnie mógłbym powiedzieć, że to pachnie jak szampan, ale no najprędzej to ja bym powiedział, że taka biała oranżada. No, kolorystycznie na pewno będzie się zgadzać, ale może być jakiś żółty kolor? Możliwe. Sprawdźmy. No, powątpiewałem w to. Bo jednak Rejzy są znane z tego, że jeżeli chodzi o czystość, one są w 100% zgodne z tym, co piszą. Nie ma żadnych żółtych, pomarańczowych, jakich innych zabarwień. Jest czysty, przezroczysty energetyk. A jeżeli chodzi o smak? Biała brzoskwinia. To może być kozak, to może być słabe, to może być numer jeden, może przeskoczyć nad monsterem Ultra Pichikin, ale może to być też kurde takie se. Ostatnio oczywiście testowałem Tigera, mocno pozytywnie mnie zaskoczył. Jest pomiędzy G-Fuelem Peach Rings a G-Fuelem Sage Mode. A tu? Sprawdźmy. Różnica między tym a pomarańczową brzoskwinią jest masakryczna, diametralna, potężna. Kurde! To smakuje o wiele bardziej tak naturalnie, słodzie,
bardziej słodko. Czy w ogóle jest coś takiego jak słodziej? Wiem, że jest złodziej, ale słodziej, że bardziej słodko? Wątpię to. O wiele bardziej słodko to smakuje. Właśnie tak, jak sobie wyobrażałem, jak smakuje biała brzoskwinia. Ale ta intensywność, jak to zasmakowałem, kurde, od razu mnie to uderzyło, że stary, to nie jest normalny taki amerykański energetyk, że kurde, tutaj masz w sobie troszeczkę smaku brzoskwini i tyle. Reszta to jest taki typowy blend. Nie, tutaj jest tak potężne uderzenie tego smaku, tej brzoskwini. Wtedy tak powiedziałem przy tym Tigerze, pamiętam go, nawet jak widzicie, jest tutaj puszka. Zmieniłem to ostatnio, że te puchy, które testowałem parę odcinków temu, będziecie mogli widzieć tutaj w tej scenerii. Tak już mam od paru odcinków i kurde, wow! Miałem takie samo odczucie tak przy tym Tigerze, jak tutaj teraz przy tym Rejzie. Ale kurde, jakie to jest intensywne tak od początku. O wiele bardziej dostajesz taki punch smaku brzoskwiniowego i o wiele inny niż taki, jaki znamy. Kurde, tutaj, jak mówiłem, jest to o wiele bardziej słodki. Można wyczuć coś tej brzoskwini takiej, taki charakterek brzoskwini, ale ciągle zachowuje to, że ej, ja jestem brzoskwinią, nie możesz mnie ignorować, ale to jest jakieś inne. I ja już wiem, dlaczego wybrali, kurde, tutaj, że to jest pierwszy smak. I uwierzcie mi, ma taką odrobinkę, ale taką maciupką odrobinkę charakteru takiego szampana ruskiego. Kurde, jakbyś o tym nie pomyślał, to pewnie byś tego nie wyczuł. Nie wiem, możliwe, że właśnie biała brzoskwinia ma leciutki smak ruskiego szampana. No, ja tak to czuję, co nie? No i wydaje mi się, że kurde, preferowałbym to od takiej standardowej pomarańczowej brzoskwini? Nie wiem, kurczę. Monster Ultra Peachy King miał mega intensywną brzoskwinię. Dzik Peach też był spoko. Właśnie tutaj, kurde, G-Fuel Stage Mode może się kłaniać. I jakbym to miał to porównać do tego właśnie? Kurde, jest mega popierdzielenie, bo tam przy tym było to jeszcze pomelo, ale smak był o wiele mniej intensywny niż tutaj. No i bardziej taki kremowy, taki przypominający lody brzoskwiniowe, więc nawet nie powiedziałbym, że tam jest pomelo. Ja bym to powiedział. No, sami widzieliście, jeżeli oglądaliście, ale tu jest o wiele bardziej intensywny smak brzoskwini. No, G-Fuel Peach Rings, czy właśnie ten Tiger, na pewno nie jest lepszy od tego. Jest, kurde, Dzik Peach. Jednak bym to lepiej od dzika wybierał, jakby weszło do Polski, ale Monster Ultra Peachy King to jest, kurde, dylemat. Na razie bym to ustawił na drugim miejscu, poczekał na Monstera Ultra Peachy King, aż wejdzie do Polski i dopiero potem wydał taki ostateczny werdykt. Jestem ciekaw, aż jak to będzie z innymi smakami, bo jeszcze Prickly Pear i Frankensour. A to mogą być, kurde, naprawdę też solidne smaki. Ten Frankensour mi się wydaje, że może być konkretny. I kwaśny. Lubię kwaśne rzeczy, ale nie tak bardzo jak moja siostra. Ja w ogóle chyba czuję kwaśność razy dwa. Okej, według mnie to by było na tyle. Widzimy się następnym razem. Ja muszę z tym zostać jeszcze na jakieś 5 minut. Obiecuję, że nie obalę jego całego. Bo w końcu wiecie, 300 mg kofeiny. A ja mam swoje, kurde, zasady. Co nie?